Hejo kochani, witajcie ponownie na moim kanale i witam Was znowu na kolejnym Mierzymy. Wiem, że lubicie te filmy, ja też je uwielbiam. Dzisiaj na ruszt idzie firma ASOS. Słuchajcie, ja mieszkam w UK już 8 lat i nigdy nie zamawiałam z tej firmy. Wiem, że dziewczyny z całego świata tak naprawdę zamawiają te rzeczy, nawet z Polski, ponieważ wysyłka prawdopodobnie chyba jest za darmo i z tego co wiem, to bardzo szybko przychodzą rzeczy, nie wiem, czasami w jeden bądź w dwa dni. Więc ja zaryzykowałam i zamówiłam. Na ASOSie mieli tam dużą przecenę ostatnio, bardzo dużą wyprzedaż, więc postanowiłam, że why not? Więc otwieram i pokazuję. Pierwsza rzecz, co my tutaj mamy, to jest Bardot Body, czyli jakieś pewnie body z wycięciem. O, tego bardzo byłam ciekawa. To jest taki jakby, jak to powiedzieć, taka siateczka naszyta na materiał, tak pięknie zebrana, tak się pięknie marszczy i ona jest właśnie w takim stylu bardotki. Ja uwielbiam takie rzeczy. Tutaj jest po prostu siateczka prześwitująca. No i właśnie to są takie body. Ładne. Tutaj jest dość mocne, głębokie rozcięcie. Dobra, będziemy mierzyć. Kolejna rzecz, co ja tutaj wzięłam? Już nawet nie pamiętam, bo zamawiałam to dość dawno temu. Później pojechałam do Ewy i tak zapomniałam nawet o tym zamówieniu, przyjechałam i tak mówię, dobra, w końcu trzeba się zabrać za to. To jest... A, okej. To jest taki set dwóch rzeczy. To jest spódniczka. Długa. W takim ala właśnie sweterkowym stylu. Bardzo fajna. W takim kolorze ciastka, bym powiedziała. I do tego jest sweterek. To jest właśnie taki crop top set, taki trochę oversize'owy. No i powiem Wam szczerze, że ja myślałam, że tylko spódnica przyjdzie, a to przyszedł set. A z tego co pamiętam, to też było na przecenie. Więc wow, nie spodziewałam się akurat tego. Nie spodziewałam się tej jednej rzeczy więcej. Kolejna rzecz to jest body. I ja zamówiłam to body z myślą o moim Christmas party, które będę robiła w grudniu i szukam właśnie fajnego body na tą okazję, błyszczącego. I to body wygląda tak, jak widzicie, mieni się dość ładnie. I ono właśnie ma tutaj taki jakby twistowy styl. Na piersiach, myślę, że tutaj tego tak nie widać, ale dopiero jak założę, to będzie spoko. Wszystkie te ciuchy raczej, jeśli chodzi o jakość, są spoko. Ten trochę prześwituje, ale okej, zobaczymy jak one będą się układać. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, sukienka. Ona była na przecenie. Nie pamiętam ile kosztowała, ale ja zawsze chciałam się zobaczyć w welwetowym czymś. I jak zobaczyłam tą sukienkę, mówię, wow, okej, dobra, biorę, jest na przecenie, biorę w takim bardzo nietuzinkowym kolorze, nie mam ani jednej rzeczy w takim kolorze, słuchajcie. Patrzcie, jaki piękny jest ten kolor, idealna, słuchajcie, na święta. No, także velvet, no jestem strasznie ciekawa i ona jest taka troszeczkę dłuższa, no ładnie wygląda, prezentuje się dobrze. Zobaczymy, jak się będzie prezentowała na mnie. Na modelkach zawsze wszystko pięknie wygląda. I ostatnia rzecz, to kupiłam sweterek. Bardzo mi się on spodobał. Jak widzicie, te wszystkie rzeczy brałam z myślą o tym nadchodzącym jakby sezonie, czyli jesień, zima,
I ten sweterek jest w takim stylu, że on ma taki przepiękny kolor pudrowego różu z jednej strony, a z drugiej strony jest on jasny, taki beżowy. To jest chyba zresztą przód. Nie, to jest przód. O, a co to za metka? New look. Okej. Także nie, to jest przód, a to jest tył. I rękawy ma takie mocno zawinięte, taki styl jest właśnie taki mega cieplutki, golfik. Dobra, kochani, to ja zabieram się za mierzenie. Najlepszą część programu. Mam sweterek na sobie. Jak widzicie, obydwa rękawy różnią się kolorem. Powiem wam, że jest bardzo fajny i ciepły. Natomiast szkoda, że jest taki krótki, zobaczcie. Jakbym podniosła ręce, to już w ogóle. Jest po prostu krótki. Moim zdaniem skraca mi w ogóle tutaj moją całą, mój cały tułów. Jakby założenie jego jest bardzo fajne, ale nie podoba mi się długość. Na pewno fajnie by wyglądał po prostu taki, który zakrywałby pupę. Ale koniec końców jest porządnie zrobiony, także jak lubicie krótkie sweterki, no to myślę, że wam się spodoba. Ja nie jestem fanem krótkich sweterków, więc na pewno go odeślę. Ale tak się prezentuje, nawet jest ładny. Dobra, kolejną rzecz to są te body. Powiem wam, że ładnie wyglądają, są bardzo eleganckie. One są, tak jak patrzyłam na metce z firmy Buchu, ładnie się tak układają, w taki bardzo ładny tutaj kobiecy sposób. Tutaj są takie jakby zebrania. Tutaj ten materiał możecie sobie jakby dostosowywać do siebie. Możecie zakryć na przykład cały tutaj pierś. Możecie, nie wiem, dać to bardziej na dół, bądź całkowicie pod. Także tutaj jakby tych opcji tej bluzki jest wiele. No, dość ładna ta bluzeczka. Podoba mi się to body. No, bardzo elegancko. Myślę, że na Christmas party z chęcią bym ubrała je. Trochę prześwituje ciało, ale myślę, że czarna bielizna jakaś pod spód i będzie całkiem ok. Kolejna rzecz, no to to body chciałam pokazać. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Podoba mi się, jak tutaj tatuaże na przykład wyglądają na takim przezroczystym materiale. Ładne jest ogólnie, ale jest za małe. Ale bardzo żałuję, że nie mieli większego rozmiaru, bo na pewno bym sobie zostawiła. Uważam, że naprawdę przepięknie wygląda tutaj te wszystkie detale. Zobaczcie te zebrania. To bardzo w ogóle moim zdaniem chowa wszystkie niedoskonałości, jakie mamy w ciele. Także no szkoda. I co do tego zestawu, no to tak wygląda. Nie wiem, co o nim myśleć. No na pewno to nie jest taki outfit, wiecie, jakiś bardzo elegancki czy coś. To jest taki, bym powiedziała, outfit po domu, nie wiem, do sklepu, na zakupy. Taki, wiecie, Netflix and chill, coś takiego. Ja wam powiem, że pomimo tego, że kolor mi się podoba, to nie podoba mi się on na mnie, tylko dlatego, że przez to, że jest jasny, naprawdę tutaj mam podkreśloną tą okolicę tak, jakbym była w ciąży. I wolałabym tego tak nie uwidaczniać jeszcze bardziej. Natomiast jakby sam sobie ten komplet, myślę, że na szczuplejszej dziewczynie wyglądałby o wiele korzystniej. A co do długości, to dotąd sięga ta spódniczka, czyli tak delikatnie za kolanko. Fajnie, mi się wydaje, że takie kolory w ogóle bardzo pasują blondynkom. Mi się akurat bardzo podoba, właśnie tylko nie to, nie ta okolica. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, sukienka jest bardzo ładna. Quality dość dobre. Natomiast nie jest ona dla biuściastych osób, bo no moim zdaniem takie sukienki na takich ciężkich ramionczkach, tak mocno wykrojone, obniżona też jest tutaj z tyłu. Nie należy takich sukienek nakładać do stanika. Po prostu trzeba mieć wolne piersi od stanika i wtedy tak. Natomiast ja z moim dużym biustem raczej tutaj no tak bym nie wyskoczyła ze stanikiem i tak dalej. Spróbuję ją założyć bez stanika, ale
wtedy ten mój biust będzie. No dobra, zobaczymy. I tak wyglądają te moje piersi bez stanika. No powiem wam, że bardzo odważnie. One są za duże. Tutaj widzicie, to wychodzi, także to nie wygląda ładnie. Myślę, że na taką miseczkę maksymalnie taka sukieneczka fajnie by wyglądała, ale nie na duży biust, a w staniku to by źle wyglądało, więc tutaj bardzo szkoda, ale niestety nie jest ona dla biuściastych kobitek. Ta długość jest taka, także fajną ma tą długość, taką bezpieczną bym powiedziała. To jest fajne właśnie w sukienkach. Ktoś, kto ma mniejszy biust, będzie ślicznie w niej wyglądał, bo tutaj jest tak skromnie i elegancko, a tutaj ładne, odsłonięty biuścik. Oczywiście mniejszy. Nie to, co mam ja. No, także. Tak. Także, kochani, to by było wszystko. Co ja myślę o tej firmie ASOS? No, dla mnie trochę nie wypał. Może trafiłam akurat na takie rzeczy, ale tam był i New Look, i Boohoo. Ja wiem, że ta firma ma właśnie miks różnych firm i nawet mają bardzo drogie firmy i sportowe, Nike, Adidas i tak dalej. Ale nie powaliło mnie po prostu za bardzo ani jakość, ani wygląd tych rzeczy. Powiem wam, że chyba jedyną rzecz, którą sobie zostawię, to będzie to body. Takie tutaj to brokatowe. No ale te wszystkie pozostałe rzeczy raczej się tak, no nie nadają przynajmniej dla mnie. Oczywiście jest to moja opinia, no bo nie każdy wygląda tak jak ja. Jedna jest szczuplejsza, druga jest grubsza, jedna ma większy biust, druga ma mniejszy. Ja z tych wszystkich firm, które dotychczas mierzyłam, to no to ta ASOS tak średnio wypadło. No to tak jak ostatnio ten MISPAP. No to ten MISPAP to była w ogóle porażka. No i ten, to ASOS też tak średniawo, powiem wam. No nie zachwyca mnie nic. Za bardzo. Także no cóż, no szczera opinia, no nic na to nie poradzę. Wiem, że dużo jest zwolenników ASOS-a i dużo tam zamawia. Ale chyba ja tam nie zaglądnę. No nic, kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Trochę mam chrypę, trochę jestem przeziębiona. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Chciałam i tak dla was nagrać, pomimo tego, że jestem na antybiotyku, ale tak, czuję potrzebę i lubię dla was nagrywać, więc to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam na już kolejny filmik za parę dni. Do zobaczenia.